Witam Was serdecznie w nowym odcinku razem z Sylwią Szajny Syl, z którą odpowiemy na dość niewygodne, kontrowersyjne pytania tabu. Tak, to jest Q&A pikantne, są to pytania zadane przez Was na stories i zobaczymy. Więc wśród Was jest tyle diabełków, że masakra. I część tych pytań pojawia się w tym filmie, część u Sylwii na kanale, także link zostawiam Wam na dole i koniecznie obejrzyjcie obie części, bo one się uzupełniają i dzięki nim po pierwsze lepiej nas poznacie, a po drugie, no, spędzicie z nami naprawdę gorący czas. Przygotujcie sobie coś do picia, tylko jak Lola wspominała, żeby się nie zakrztusić. Tak, ja już prawie całą kawę wypiłam w stresie, jak nagrywałyśmy pierwszą część tych pytań. Także słuchajcie, zaczynamy. Nie wiem, czy to pytanie tabu, ale ile masz mililitrów kwasu w ustach, czy 0,5? Bardzo ładnie. Dziękuję za komplement. Ja mam 1 mililitr w ustach. A ty? U mnie to skomplikowana sprawa, bo jak się robi je co jakiś czas, to tak naprawdę to trochę nie wiadomo, ile już tego zostało. Nie? Prawda. Ale w pewnym momencie ja robiłam rozpuszczanie, bo mi ten kwas jakby wyszedł za linię, więc ja robiłam rozpuszczanie kwasu i potem robiłam chyba 0,7. Tak mi się wydaje. No. Okej. Okay. Więc tak podobnie. No ja robię raz w roku jedynkę, ale faktycznie, no ja wcześniej przez poprzednie lata jak robiłam, no to dlatego też te usy są takie duże i wydatne. No to jest zawsze tak, że jak nawet się zrobi tylko raz i to zejdzie, to zawsze będzie i tak lepiej część niż zostaje, było. Tak, no, dokładnie. No takie troszkę pełniejsze. Czy robiłam kolczyk w miejscu intymnym? Nie, ale zawsze o tym marzyłam. Ale w którym marzyłaś? Pytanie pomocnicze, bo jestem ciekawa. Chciałam mieć przegutą łechtaczkę. Nie żartuj. Jeżeli musisz już mieć. Serio? Tak, ale ja ogólnie jestem istotą mocno seksualną i łatwo się podniecam. Tak, ja się bez skitu, ja się bardzo, bo to było na studiach. Ja wtedy miałam kolczyk w brwi, w języku, więc jakby pisze. Łechtaczka była naturalną koleją rzeczy. Dokładnie, jakby takie uzupełnienie, ale bałam się, że na przykład będę siedzieć na wykładzie i przykładając nogę na nogę, strasznie się podnieca. No naprawdę, mówię Wam realnie, że tak było. Bałam się bólu. A ja bym się, wiesz, ja myślałam, że Ty powiesz, żebyś się bała, że właśnie to Ci tą łechtaczkę tak jakby, wiesz, popsuje i ona nie będzie działała. Nie, że ja nie. To ujmuję, że tam coś się już przekuje takiego. Nie. Powiem Ci, że nie bałam się tego. Bo ja myślałam o przekuciu sutka. Tak mi się to podobało na zasadzie, że nikt o tym nie wie, że to jest takie schowane. Tak. Po czym jak robiłam tam, nie wiem, jeden z tatuaży czy dziurki w uchu, to była parka w studiu, która sobie przekuwała. Jak ja usłyszałam wrzask tej dziewczyny, a potem, bo oni sobie robili taki kolczyk parą i ta laska się wydarła tak, że to była masakra i tak miała tam niby czymś schłodzone, a potem ten typ był. Ale on, wiecie, no nie mógł się tak wydzieć jak baba. A myślałam, że powiesz, że bardziej się wydzierał. On taki zrobił stłumiony ten krzyk, taki, że nie chciał, aż się darł. I ja mnie dreszcze przeszły, w ogóle wszystkie włosy nacieram i stanęły dęba i sobie myślałam, o dobra, to ja już wiem, że to nie jest dla mnie. No i to był koniec mojej historii z piercingiem miejsc intymnych. Łechtaczki to, Jezu, no chyba za 2 miliony bym sobie dała. Nie, ja teraz już w ogóle bym sobie nic nie zrobiła. Za 5 milionów bym przekuła i nie musiała już nic robić w życiu. Kolejne pytanie. Kolejne pytanie, rano czy wieczorem? Mnie mam, że chodzi o seks. Kurczę, no jak jest czas, więc przeważnie u nas to w środku dnia. A nie ty pierwsza miałaś odpowiadać, ja się nie wcielam. Ale u nas podobnie, bo zdarza się w środku dnia, ale jak mam wybór rano czy wieczorem, to wieczorem. Ja wolę wieczorem, a Cyril chyba w sumie woli rano, więc kompromis w środku. I dlatego spotykacie się na lunchu. Czy masz implant w pośladkach? Nie wiem skąd ten wniosek. Moja pupa jest to oznaczało, że masz ładną pupę. Może właśnie, miło mi, tak, że ktoś sobie tak pomyślał. Ale ja bym sama sobie tak nie pomyślała. Ona jest pokaźna, ona jest taka kształtna jak z implantem. Tam akurat nie mam. I nigdy bym nie zrobiła w pośladkach. Ej, moja jest tak płaska jak ściana, że nikt by nie pomyślał. Niby takiego pytania nikt nie zadał. Ja mam implant zęba, piątki, bo mi pękły na skórce od chleba, no także fajnie, jakie byłam załamana, Boże Święty.
Nie, płaski tyłek, ale ja bym nie chciała implantów. Nie, no siadać w ogóle to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych operacji prostaty. Tak, nie dość, że jest niebezpieczna, tak. To poza tym spodnie bym się przestała mieścić wszystkie. Znaczy to garderobę wymieniasz. No, więc to lipa. A tyle mam ulubionych rzeczy, jakichś takich, wiesz, sprzed lat. Właśnie. Szkoda by mi było. Pytanie może nie kontrowersyjne, ale skoro ta osoba ją zadała, to może dla niej jest... Jakby pytanie no, prawo. Ciekawe. Czy robiłam botoks poprzecznych zmarszczek czoła i czy polecam? Robiłam i robię regularnie, bo ja mam dość mocną mimikę i moje czoło szybko zaczęło się marszczyć. Miałam wtedy 20 chyba. Miałam wtedy 12 lat. 12 lat. I poszłam ze zgodą rodzica. Więc tak, robię regularnie, tak raz na pół roku, 10 miesięcy. Staram się jak najrzadziej, no bo to takie jest wskazane. Ja też mam. Ja mam tutaj i tutaj. I no, tak no to jakby jest o tyle fajne, że jak robisz tą specjalistę, to nie masz takiej płaskiej patelni, tylko po prostu no, od gestykulacji, od tej mimiki nie robią się takie poprzeczne bruzdy, które potem podkład w to wchodzi i tak dalej. No i właśnie nie zaleca się robienia częściej niż co pół roku, bo podobno się przyzwyczaja organizm tego. Tak, i dokładnie, im się więcej oczywiście. Robi, sobie, nie? Działa. Ale to jest super zabieg, no jak robi się u kogoś, kto robi umiejętnie, to naprawdę jest duża różnica i się wygląda o wiele młodziej. To prawda. I oko się robi takie bardziej otwarte. Tak, oko się otwiera. Czy nadal utrzymuje kontakt z Magdą? Dawno i tu nie było. Kontaktu z Magdą nie utrzymuje już od dawna, może z 3 lata, może więcej. Nie chcę się wyrażać negatywnie, bo uważam, że to jest niegrzeczne, ale chcę wam powiedzieć tylko jedno, że są w życiu każdego z nas takie znajomości, które po prostu mają termin przydatności. Niektóre naturalnie się wypalają, inne z takiego powodu, że na przykład jedna osoba zaczyna robić w życiu coś, przez co bardzo się zmienia i już nie ma takiego vibe'a z tą drugą, albo tej drugiej po prostu to przeszkadza. Różne są historie, ja uważam, że nie lubię takiego powiedzenia, że to nie była prawdziwa przyjaciółka, bo to jest bzdurne. Przyjaźnie też się kończą i to nie znaczy, że to było, nie wiem, sztuczne, udawane. Po prostu tak jest życie, tak jest życie. Ja się z tym mega zgadzam, bo my się w życiu zmieniamy i rozwijamy. I jak ktoś mówi na przykład, w ogóle się nie zmieniłaś, to wcale też nie jest dobre, no bo jednak cały czas dążymy do jakiegoś rozwoju. Oczywiście. I czasami jest tak, że nasze drogi idą w różne strony, że po prostu... Inne mamy zainteresowania, inaczej chcemy spędzać wolny czas, ktoś, nie wiem, ktoś lubi jeździć na przykład do wielkich metropolii, a ktoś lubi się zaszyć w domku w lesie. No jakby tak życiowo, że drogi się po prostu nie wchodzą. Nie macie o czym rozmawiać. No. Ja mam też takie historie, że na przykład osoba, z którą się koleguje przyjaźni, nagle podejmuje w życiu decyzje, które dla mnie są niedopuszczalne. No i ciężko mi jakby potem dalej tą kontynuować znajomość, więc jakby... Poza tym czasem też jest tak, że widzisz, że osoba, która była ci bliska, nagle nie jest wobec ciebie taka pozytywna i szczera. Jakby nie chcesz jej mówić swoich skrytych rzeczy ze środka, bo jakby boisz się, że ona skrycie się cieszy, że coś ci nie idzie. I to czuć. Tak. I to jakby no... Masz rację, tak. I właśnie ludzie się zmieniają i czasami ludzie wpadają w różne takie dołki życiowe i się zmieniają właśnie w tym kontekście, że nagle nam coś tam czegoś zazdrościć. Nie, to jest, w ogóle to jest straszne. Zawiść taka. No więc po prostu także... czasem takie, z kim się poznajesz i super, zaczynasz się trzymać. Tak, tak, tak. I to jest normalne ja uważam, fajne. Tak, ja uważam, że każda relacja po coś nam jest dana, tylko my musimy sami wyciągnąć wnioski i tą lekcję. I też jeszcze taka refleksja na koniec, że my obie jesteśmy bardzo otwarte i kochamy ludzi i przez to też jakby no jest większa szansa, jak poznajesz bardzo dużo nowych ludzi, dopuszczasz ich do siebie, że któraś z tych osób po jakimś czasie gdzieś tam zniknie z twojego życia. No bo też, jak wiecie, rodzina, praca, też trochę to głupio zabrzmi, ale nie ma czasu utrzymywać wszystkich znajomości. O, ale to oczywiście, że tak. To czasem się to też rozmywa, bo nie przez możesz znaleźć terminu, coś, obowiązki, nie? Dokładnie, dokładnie. Ile czasu zajęło mi wyjście ze stanów lękowych po stalkerze? To były 2 lata, tak około terapii. Ja nie miałam. Ty nie miałaś chyba nie, na szczęście, więc... Takich traum. Kompleks, z którym sobie poradziłaś. To jest mój nos. Wydawało mi się przez wiele lat, że jest kartoflem. Zresztą starsze rodzeństwo nie pomagało mi z wyjść z tego kompleksu, bo się ze mnie nabijali. Nie. I... Grzesiu, pozdrawiam cię serdecznie. Ja też pozdrawiam. Mój brat zawsze mówił, że mam kartofla. I myślę, że też jakby moje starsze rodzeństwo mnie wpędziło w ten kompleks. Ale to tak jest, że często ale... wiesz, że ja dziś sorki przerwę ci, ale
To myślę, że może być istotne dla wielu osób. Ostatnio dziś słuchałam wywiadu z kimś. Jakiejś dziewczynie ktoś w dzieciństwie powiedział, że ma wystający brzuch i ona potem kilkanaście lat chodziła na wciągniętym brzuchu. A tak jest. Więc serio, trzeba uważać, co się swoim dzieciom i młodszemu rodzeństwu mówi, bo nawet się nie spodziewamy, że taka pierdoła ale zobacz, i po prostu wejdzie w psychę. Jednorazowy komentarz, a jak ktoś to jeszcze się śmieje, to już w ogóle. Tak. Ale to też jest jeszcze tak na przykład z YouTube'em i stworzeniem w sieci, że nie masz żadnych kompleksów, a potem ktoś ci zwraca na to uwagę i ty nagle zaczynasz rozkminiać to i sobie myślisz, może to ja mam faktycznie brzydkie, a może ten, nie? No bo ci ludzie tak na to napierają, nie? Dużo zależy od tego, w jakim momencie życia jesteś. Jak wszystko idzie dobrze, masz wysokie morale, dużą pewność siebie, to po tobie to spływa. Ale nikt z nas nie jest taki przez cały czas. Najbardziej pewna siebie osoba ma gorszy czas, ma trudne przejścia w życiu, przez które czuje się gorzej sama ze sobą i nie daj Bóg w takim taka momencie... Taka szpila. I faktycznie zaczynasz rozkminiać, nie? I umawiasz tą wizytę, żeby ten kinol zmniejszyć. Ale ja z wiekiem, powiem wam, szczerze wam powiem, jak sobie powiększam usta i wyrównały mi się proporcje i mam większe usta, mam dość duże oczy i duży nos, taki wyraźny, to przestało być moim kompleksem. Przez długi czas rozważam operację plastyczną, ale tak mnie paraliżował lęk przed tym bólem, przed tą rekonwalescencją. Boże, powiedziałam dobrze to słowo, że jakby to zaakceptowałam i po prostu mam świadomość, że mój nos nie jest najmniejszy, ale to nie jest jakiś mój kompleks, że tam go konturuję rano i w ogóle ukrywam, ale nie, ukrywam, no, jak wiesz, no... Co mówisz? To nie jest tak, że twój nos zwraca uwagę. Jakby... Na pewno? Na pewno. No ja patrząc na Lolę, to nie jest tak, że moja uwaga się skupia... No, są takie osoby, które faktycznie mają bardzo drobną twarz, duży nos, i jest to taki element, że patrzysz i jakby no widzisz głównie nos. Tak. Czy jak ktoś tak podobnie ma drobną twarz, ogromne oczy. No tylko, że raczej duże oczy są uważane za atut, na duży nos nie do końca. Więc jakby patrząc na ciebie, to mi się ten nos w ogóle nie wybija, no bo tak jak mówiłaś, wszystko do siebie pasuje. I może to być tak, że jakbyś sobie zrobiła taki maciupki ten, wiesz co, tak od wiele gwiazd, no, od takiej sztance, że mają idealny, taki malutki, to może to nawet twoja twarz by wyglądała wtedy dziwnie. No dobra, a ty miałaś taki kompleks, z którego się wyleczyłaś? Czy nie? Chyba nie. Nie miałam. Ja się nigdy nie uważałam za jakąś piękność, ani nic takiego, więc jakby zawsze tak przyjmowałam, no jest jak jest, nie? No, okay. Nie wiem, o, weszły prostownice do włosów, to się cieszyłam, o ja wreszcie mogę sobie prostować włosy, a w prostych się sobie bardziej podoba niż w kręconych, więc jakby tak nie miałam. Czyli tak naturalnie, nie miałaś tak, że Boże, nienawidzę moich lokowanych włosów, nie żeruję codziennie. Właśnie miałam tak, czy nie wiem, czy jak ważyłam kiedyś więcej, bo w ogóle nie ćwiczyłam, bo mi się wydawało, że albo się jest chudym z natury, albo grubszym, bo serio, jakby pamiętam tam w gimnazjum czy w liceum, moja mama całe życie była szczupła i w ogóle nigdy nie ćwiczyła i mi się wydawało, że to po prostu tak jest, że ci co są szczupi, to są szczupi, ci co nie, to nie, więc nic z tym nie robiłam, a potem zaczęłam biegać, schudła mi się sobie bardziej podobała i tak dalej, więc no, tak naturalnie. No dobra, i też było kilka pytań o to, czy tematy seksu są tabu przy córce, albo jak rozmawiamy z córką o seksie, rozmawiamy wprost. U mnie nie ma tabu, ogólnie w naszym domu nie ma praktycznie żadnego tabu, ale język, jakim ja operuję w rozmowach z moją córką, troszeczkę różni się od tego, jak na przykład rozmawiam z Sylwią, czy z moim mężem, czy z kimkolwiek innym dorosłym, ale nie, u nas nie ma tabu. A ty zamierzasz rozmawiać? Nie, no ja z moim 3,5-letnim synem też bardzo. Wiesz, ciężko mi sobie to wyobrazić, bo jest małe bobo, no nie? Dzieci szybko rosną, tak. Ale ja bardziej... Nie myślę, że będziesz otwartą. Ja otwarcie, bo ja już teraz, jak on coś zrobi, to ja mówię mu, pamiętaj, że możesz mi o wszystkim powiedzieć. Ostatnio z przedszkola zabrał takiego klocka małego. Takiego dosłownie pół centymetra, pół jakiś kawałek plastiku. Jezu, to są twoje geny. Moje geny, nie? Jeden tylko. Tak jak ty z pudrem. To dowiedzie się w drugim filmie, o co chodzi. I on na jadąc rowerkiem, tak dziwnie trzymał rączkę. I po kilku minutach mi pokazał. I ja mówię, Oluś, dlaczego zabrałeś taki kawałek plastiku? Ale mówię, ale od razu powiedziałam, ale bardzo się cieszę, że mi pokazałeś, bo wiesz, że musisz mi wszystko pokazać. Chcę w nim takie wbudować poczucie,
żeby mi mówił o wszystkim, tak. Bo najgorsze jest radzenie sobie z problemami samemu, dokładnie. A musimy pamiętać o tym, że problem dla czterolatka to może być, że ktoś zabrał mu kredkę, a w starszym wieku problemy są tak. inne, ale dokładnie. To nie znaczy, że jego problem jest mniej ważny, dokładnie. Nie? Więc... Tak, i to jest coś, nad czym się pracuje od samego początku z dzieckiem, no. nie? A nie, że poczekam aż dorośnie i wtedy no. mu to powiem. Nie, nie, nie. Teraz konkretne pytanie. Czy dałabyś się namówić na trójkąt? Ja nie, mnie nie. to nie interesuje. Nie. Czy ktoś kiedyś cię zdradził i czy wybaczyłam? Kiedyś mnie ktoś zdradził, nie tak fizycznie, tylko w internecie. Przez internet miał taki romans. I próbowałam wybaczyć, ale nie wyszło. Chwilę potem ten związek się rozpadł, bo tak. Ja nie umiem takich rzeczy wybaczyć. Ja kiedyś miałam takiego byłego, który się zaczął spotykać z inną laską, ale jak my już byliśmy po prostu tacy prawie, że out, to już był koniec związku, więc nie wiem, czy to można uznać za zdradę, ale to mi wtedy pomogło go, ale tak wiecie, znienawidzić, że jakby to rozstanie było łatwiejsze psychicznie, ale zdrady... Takiej na trzeźwo. Mm-mm. Ja też bym nie wybrała. Ale ogólnie zdrada psychiczna bardziej mi boli niż nawet fizyczna. Wow. To na pewno. Tak, jakaś ukryta relacja, rozmowy, najgorzej, masakra. Najgorzej to by było. Czym się zabezpieczasz? Niczym, po prostu się pilnuję. Tapsy. A ty wiesz, tapsy. No dobra, i ja mam tu w ogóle jeszcze kilka fajnych pytań, ale ten film już jest super długi. W ogóle dziękuję za wszystkie te pytania. Więc ostatnie pytanie, jakie chciałabym na dzisiaj wybrać, to będzie... Właśnie, może dajcie znać, czy chcecie kolejne części takich pytań. No właśnie, bo tutaj się okazuje, że... Dużo jest do powiedzenia. Że to jest studnia bez dna, a tak się zastanawiałam w ogóle, co tutaj się pojawi. Jak się odnaleźć jako macocha? To jest fajne pytanie. O, mega fajne. To jest mega fajne. I to, co powiem, może być kontrowersyjne. Bądź dobra, kochaj bez granic, ale priorytetowo stawiaj siebie swojego partnera, bo nigdy nie wiesz, czy dziecko twojego partnera, jak wraca do matki, nie jest nastawione przeciwko tobie i twoje ogromne zaangażowanie w stosunku do tego dziecka po prostu nie obróci się przeciwko tobie. Ja to wiem po prostu z autopsji i zawsze pamiętaj, jak masz swoje dziecko i wejdziesz w związek z partnerem, który ma dziecko z poprzedniego związku, że twoje dziecko zawsze powinno być numerem jeden. Nigdy nie doprowadź do takiej sytuacji, że nawet jak wiesz, nie wiem, no dziecko partnera no ma większe problemy niż twoje, czy właśnie z tą matką ma jakieś tam przejścia. Bądź dobra, ale numer jeden to jesteś ty i twoje dziecko. Mi to kiedyś powiedziała psycholog i tego się trzeba trzymać. A ja mam pytanie do Sylwii. No. Czy ty byś, wyobraź sobie, że poznajesz Cyryla w życiu dorosłym, w sensie, że później niż tak, jak się poznaliście jako bardzo młode osoby i on miałby dziecko z poprzedniego związku. Czy ty byś je zaakceptowała, czy byś nie wchodziła w taki związek? Ciężko mi sobie to wyobrazić, bo my się poznaliśmy, kurczę, jako takie małe laty, że wtedy nikt nie myślał o dzieciach w ogóle. No, znaczy ja na pewno bym nie skreślała nikogo dlatego, czy ma dziecko, czy nie. Kwestia, czy w ogóle by doszło do jakiejś randki, wiedząc o tym, że on ma dziecko. Nie wiem. Zależy w jakim wieku. Tak jak teraz, to myślę, że spoko. Ale tak, no nie wiem, jeszcze z 8 lat temu, to myślę, że mogłabym po prostu się z nim nie umówić, jakbym to wiedziała, nie? No właśnie, bo też... Im się jest starszym, tym łatwiej, bo jak poznajesz kogoś, kto nie ma bagażu żadnego. Perspektywa się mega zmienia, jeżeli chodzi o kwestię wieku i też jeżeli chodzi o kwestię macierzyństwa, bo ja jako mama, jak poznałam faceta, który miał dziecko, to dla mnie to było takie normalne, naturalne, choć wszystkie dzieci nasze są, pokocham wszystkie cię. Wszystkie dzieci! Ale jak byłam dużo młodsza, byłam, jak nie miałam jeszcze Oliwki, byłam w związku z facetem, który miał dziecko i się w tym związku nie odnalazłam, więc... Nie no za... To dla ciebie nowa sytuacja, tak, nie? Tak, nie dla każdego to jest, naprawdę nie dla każdego i nie na każdym etapie życia. Także to koniec, dziękujemy bardzo za wasze pytania, Sylwia, dziękuję za udział w tym odcinku, w ogóle... Super pomysł i ja chcę więcej. Ja też, ale właśnie mogę, jak chcecie więcej, to jest jeszcze druga część. I koniecznie obejrzyjcie drugi film, bo naprawdę tam się dzieje i tam są pikantne szczegóły z naszego życia. No i dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, tak. Właśnie wspólnych tabu, no bo tych pytań jest sporo. I jak macie jeszcze pomysły na pytania, to też piszcie w komentarzach. Dokładnie. To już od razu będą do kolejnego filmu, jakby co. Do jesiennej kawki, herbatki będzie nowy odcineczek, jak znalazł. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Pa!